Cześć, tu Asia Szczurowska z Łapkodzieło. Witam Was na kanale Craftweny. Dzisiaj przychodzę do Was z drugim moim filmem o produktach i porozmawiamy sobie troszkę o maskach. W sklepie dostępnych jest kilka masek od kilku producentów. Ja Wam pokażę, jakie ja mam. Pozostałych masek nie znam. Jeśli jesteście ciekawi, to mogę dla Was też je przetestować, tylko po prostu dajcie znać. Zacznę od masek AB Studio. Maski te są polskie, pochodzą od polskiej firmy i jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Korzystam z nich bardzo często, dlatego że mają takie dość uniwersalne wzory, jak i też takie typowo skoncentrowane na dany temat. Maski te są w różnych rozmiarach. Ja tutaj mam kwadratowe. To jest jedna z moich ulubionych masek. Zaraz Wam powiem dlaczego. Jak i prostokątne do mniejszych projektów. Jeszcze gdzieś powinna mieć taką prostokątną z serduszkami. Tak, tutaj jej nie przygotowałam. Więc maski te są takie dość giętkie, więc nie powinno się z nimi nic dziać. Jak są takie delikatne wzorki, jak tutaj macie, to trzeba uważać i przy nakładaniu wzoru, i przy czyszczeniu, bo może się to po prostu wyłamać. Ale no, mi się z tymi maskami nic nie dzieje. To jest taka duża maska ze Stamperii. Jeszcze jej nie zdążyłam użyć, ale jak tylko ją użyję, to Wam pokażę. To jest z firmy Polka Doodles. Taki wzór z kwiatkiem. Ja go już używałam. Pokażę Wam, jaki jest efekt. Scarabelle Studio. Kółeczka. Oraz chyba to są równorzędnie moje ulubione maski od Finabar. Z tych, które są dostępne w sklepie, mam tylko tą. Ja mam ich zdecydowanie więcej. Maski te nie są najtańsze, ale zobaczcie, jakie one są duże. I naprawdę bardzo dobrze te wszystkie wzory tutaj się odbijają. Na początek, jeśli jeszcze nie macie żadnej maski, to zachęcałabym Was do tego, żeby kupić jakąś maskę, która jest dobrej jakości, czyli jakieś takie sprawdzone maski oraz takie, które mają wzory dość nie narzucające tematu, jak na przykład te kropeczki. Kropeczki można praktycznie wszędzie użyć, nieważne jakiego tematu jest praca. Nie wiem, czy zdarzy się jakiś temat, do którego nie pasowałyby kropeczki. Dlatego warto właśnie kupić taką maskę, którą będziecie mogli wielokrotnie użyć, a jak weźmiecie takie na przykład kwiaty, no to one już trochę sugerują temat lub charakter Waszego projektu. Poza kropeczkami warto jest mieć maskę z jakimkolwiek napisem. Ja mam kilka tego typu masek, ale żadnych z tych, co ja mam, nie są dostępne w sklepie, więc ich Wam tutaj nie pokazuję. Oraz na przykład nuty. Z jakimi narzędziami pracujemy przy maskach? Ja Wam pokażę, z jakimi narzędziami ja pracuję. Nie wiem, czy są wszystkie narzędzia, pewnie nie. Zwykła gąbeczka. Możecie też używać takiej gąbki do mycia naczyń. Wygląda to wtedy tak, że po prostu tapujemy. Różne pędzle silikonowe. To jest taki gorszy pędzel, no ale też nadaje się do, powiedzmy, jeśli chcielibyście sobie na początku potestować. To jest chyba zwykły pędzel do farbowania włosów. Tutaj już takie grubsze silikonowe, w tym ten jest od Finabar i one też są dostępne w sklepie w takim i w większym rozmiarze. Trudno mi jest powiedzieć, który z tych pędzli jest lepszy, gorszy. Na pewno są inne. Ten jest bardziej giętki od tych takich, nie wiem jakiej to nawet jest firmy. A ten jest jeszcze bardziej giętki, więc one są po prostu trochę inne. Jak widzicie, ten jest tutaj ścięty. Ten jest zaokrąglony, więc no nie powiem Wam, który z nich jest lepszy.
wszystkimi trzema dobrze mi się pracuje i nie jestem w stanie też powiedzieć, którym dla mnie jest lepiej. Musi czasami się zdecydować. Szpachelki. Plastikowe czy takie metalowe, jak komu wygodniej. Gąbeczka do tuszy. Przy gąbeczce też w ten sposób się nakłada. To są takie pędzle do szablonów. Za ich pomocą możecie na przykład nakładać woski przez maskę. To są akurat właśnie od Finabar. Też są dostępne w sklepie. Tu chyba brakuje mi jeszcze jednego rozmiaru, bo wydaje mi się, że w zestawie są jest ich 5. No i wałeczek. Ostatnio w sklepie też były wprowadzone wałeczki. Ja tych wałeczków ze sklepu nie widziałam, bo ja mam innej firmy. Ale wałeczek, no wydaje mi się, że każdy będzie podobnie pracował. Czyli też w ten sposób tutaj nakładacie sobie trochę farby i w ten sposób przejeżdżacie, dzięki czemu macie płaski wzór. Jakiego typu produkty ja nakładam przez maskę? Wszelkiego rodzaju pastę. Tu macie pastę z piaskiem, tu jest pasta papierowa, może być też pasta do spęka, z efektem spękania po wyschnięciu lub zwykła pasta, akurat tutaj nie mam pod ręką, o, pokażę Wam jeszcze. Pasta lekka. W zależności od tego, ile chcecie wydać lub jaki efekt chcecie uzyskać, to po prostu kupujecie inną pastę. Pamiętajcie, że pasty można też mieszać z na przykład miką albo z proszkami, dzięki czemu uzyskacie też kolory. Więc na początek warto wybrać jakąś taką podstawową, dobrą pastę, a o pastach to opowiadała Iwona w swoim wcześniejszym filmie. 3D Gloss Gel, matowy też się pewnie będzie nadawał, nie wiem, mi się podoba z efektem gloss, dlatego ja mam tylko gloss. On, jak się go przełoży przez maskę, to tak jakbyście mieli przeźroczystą pastę, jak dodacie do niego na przykład brokat, tudzież jakąś mikę, to nabierze to koloru. Jak już kolor, no to mgiełki. Ja mgiełkami psikam. Pamiętajcie, że jak psikacie mgiełkami na pracę, to sprawa wygląda tak, że ten wzór nie będzie idealnie oddany. On się na pewno pod spodem rozleje. To jest raczej tak dla dodania jakiegoś ciekawego efektu. No chyba przy takiej masce na pewno to będzie wyglądało zupełnie inaczej niż przy takiej, bo ta drobniejsza to bardziej się to wszystko rozleje. I jak używacie, na przykład jakbyście psikali tą maskę, to na pracy powstanie Wam jeden wzór, ale pamiętajcie, że ona tutaj będzie już mokra, czyli możecie ten wzór po prostu sobie tak fajnie odbić. Ja to często używam przy art journalach, bo ja nie lubię marnować ładnych kolorów. Farby. Farby możecie nakładać albo właśnie gąbeczką, albo wałeczkiem. Tusze. Ja tu mam przygotowane akurat zwykłe tusze Distress. Jak widzicie, u mnie każdy tusz ma swoją gąbeczkę. Ja rzadko używam tuszy, bo po prostu wybieram inny typ prac, ale jak bez problemu można je nakładać przez maskę. No i maski to też inaczej szablony, więc można przy pomocy cienkopisów lub markerów alkoholowych, tak, żeby po prostu odrysować wzór. Teraz pokażę Wam kilka przykładów użycia takich masek. Tu mam moje dwa stare wpisy artjournalowe. To są chyba w ogóle jedne z moich pierwszych wpisów. Jak zobaczycie, to tutaj psikałam przez maskę, a następnie ten rewers odbiłam gdzieś tutaj. Więc to są. Tu mam na przykład taki też troszkę bardziej wystający wzór. To jest przełożyłam pastą strukturalną
Następnie wszystko spsikałam i zaznaczyłam te obramówki markerem alkoholowym. Tu jest odrysowany kwiatek. Dokładnie ten kwiatek. Odbiłam go, a później jeszcze zaznaczyłam troszkę tak. Nie pamiętam, czy to były kredki, czy markery alkoholowe. Akrylowe. Tu widzicie wzór z tej maski od Finabar. Też jest odbity tak na przestrzennie, czyli użyłam tutaj pasty strukturalnej na kartce, takiej bardziej mixmediowej. Tu macie kropeczki oraz tekst. Tu macie takie serduszka w wersji wypukłej. Zaraz Wam pokażę jeszcze serduszka w wersji płaskiej. Tu jest taki na razie mój próbny wpis. Jeszcze jest nieskończony, ale jak widzicie, tutaj miałam resztki produktu, więc po prostu zamiast to wyrzucić, to sobie użyłam kółeczki i tutaj takie gwiazdki. Gwiazdki to też taki dość uniwersalny wzór. I tutaj serduszka, które Wam pokazywałam przed chwilą w formie wypukłej, to tu są wklęsłe. W jaki sposób zrobiłam ten wpis, to możecie zobaczyć na poprzednim moim filmie. Tu na przykład dla odmiany nakładałam przy pomocy gąbeczki którąś z tych farb. To była oczywiście w innym kolorze. To na dzisiaj chciałam Wam tyle opowiedzieć. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do używania masek i podzielcie się, jaki sposób używania masek jest dla Was najlepszy. A jeśli jest coś, czego nie wymieniłam, to proszę podzielcie się, chętnie posłucham. To do miłego. Cześć!